Cześć i czołem, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jest jak zwykle mnóstwo informacji, dlatego zróbcie sobie coś do picia, no bo trochę posiedzimy, aczkolwiek postaram się zrobić to bardzo, bardzo szybko. Dobra, zaczniemy od złej wiadomości dla fanów Brightburn, czyli takiego złego Supermana. Co by było, gdyby Superman jednak był zły? Pierwsza część bardzo mi się podobała, no i niestety nowy szef DC Universe, czyli James Gunn, powiedział na swoich social mediach, że no nie ma planów na sequel, że w ogóle na razie się tym nie interesuje, no i spoko, rozumiem, ma przed sobą całą pierwszą fazę, czy część pierwszej fazy, którą zapowiedział, nowego DC Universe, no i nie ma tam miejsca po prostu na sequel Brightburn, który mi osobiście się podobał, no ale wynik Rotten Tomatoes, który jest taki podglądowy, mówi co innego, bo oscyluje w granicach 60%, tak więc szkoda, no ale dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Kolejny news to raczej plotka, no bo pochodzi z konta, o którym wcześniej nigdy nie słyszałem, ale mówi, że Fantastyczna Czwórka rozpocznie produkcję, czy główne zdjęcia do Fantastycznej Czwórki rozpoczną się w sierpniu 2024 i zobaczymy tam Franklina Richardsa. Franklin to syn Reeda. No i teraz tak, jeżeli to jest prawda, no to zdjęcia potrwają pewnie do końca 2024 roku i dalej będzie postprodukcja i marketing. Tylko że film zaplanowany jest na połowę 2025, ale oczywiście ta data jest ruchoma, ona się non-stop zmienia, tak więc w momencie, kiedy wy oglądacie ten materiał, ta data może być już kompletnie inna. Moim zdaniem, jeżeli data zostanie zachowana, czyli połowa 2025, no to jest trochę za późno. Nie wiem, ale zobaczymy. Traktujcie to jako taką ciekawostkę, może do piwa i orzeszków, żeby powiedzieć jakiemuś znajomemu. Kolejna sprawa to My Time to Shine Hello. Na X-ie napisała, że Vision wróci w 2026. Ostatnio widzieliśmy go w takiej wielkiej roli w serialu WandaVision, no i tam zamienił się, jakby, nie wiem, rozszczepił się, podzielił się na zwykłego Visiona i białego Visiona. No i biały sobie gdzieś tam poleciał, no i mamy zagadkę, nie wiemy gdzie on jest, gdzie poleciał, po co poleciał, do kogo, co robi i tak dalej, i tak dalej. No i według niej, czy według niego, w sumie nie wiem, Vision powróci w 2026. Czyżby to był ten serial zapowiadany, czyli Vision Quest? Zobaczymy. No i teraz coś dla fanów Rodu Smoka, ponieważ oficjalne konto na X-ie Rodu Smoka opublikowało kilka plakatów związanych z nadchodzącym w czerwcu serialem, a oto one. Pierwszy sezon zadebiutował w 2022, drugi zadebiutuje już latem 2024. Główna obsada oczywiście powróci, no i tak jak powiedziałem, oficjalne konto Rodu Smoka na X-ie podzieliło się dwoma wpisami, w których podzielili plakaty na dwie części. Pierwsza część to drużyna zielonych, druga część to drużyna czarnych. Plakaty są podzielone i jest napisane, że musimy wybrać. Prawdopodobnie kiedy oglądacie ten materiał, jest już dostępny pierwszy zwiastun do Rodu Smoka, który ma mieć premierę właśnie 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. No, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie więcej odcinków takich jak siódmy odcinek pierwszego sezonu. Kto wie, ten wie. A teraz przechodzimy do pogromców duchów, ponieważ mamy pierwsze recenzje nowego filmu Pogromcy Duchów, czyli Frozen Empire. No i niestety, ale patrząc na te wyniki, nie wróżę temu filmowi dobrze. W momencie nagrywania tego materiału 108 krytyków oceniło ten film na poziomie 46%. Jest to jeden z najniższych wyników w całej franczyzie Pogromców Duchów, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. No i niestety, ale Frozen Empire z budżetem 100 milionów dolarów, aby wyjść na zero, musi zarobić zazwyczaj dwa razy swój budżet, czyli w tym przypadku nieco ponad 200 milionów dolarów. Czy da radę? Bardzo wątpię, no ale hej, może się uda.
A teraz chciałbym zaprosić Was do sklepu eneba.com, do którego link znajdziecie jak zwykle w opisie. Mam dla Was ekskluzywną ofertę, która trwa do 2 kwietnia do północy. Z kodem KOCHAM10, który teraz widzicie na ekranie, otrzymacie 10% zniżki na gry, DLC i programy. Nie możecie niestety kupić za to subskrypcji takich jak Netflix czy iTunes, albo punktów do różnych gier, tak jak na przykład Faudolce czy co się tam kupuje. Pamiętajcie, żeby użyć linku z opisu, no bo tylko tak zadziała ten kod. Jeżeli Wam nie zadziała, to spróbujcie wyczyścić ciasteczka albo użyć wersję incognito. Także gamerów mamy zaspokojonych, no i teraz przechodzimy do wieści związanych z Beetlejuice, czyli sequelu filmu Beetlejuice. Po 36 latach mamy w końcu sequel z powracającą obsadą, mnóstwo nowych postaci, tak więc będzie się działo. No i właśnie Entertainment Weekly opublikował zdjęcia z nadchodzącego sequelu, jak również przeprowadził wywiad z reżyserem, twórcą jakby tej franczyzy, czyli Timem Burtonem. Najpierw zajmijmy się zdjęciami. Na pierwszym widać kilka nowych postaci, jak również powracające. Przecieki z planu filmowego mówiły nam o scenie pogrzebu, no i ewidentnie jest to ta scena. Drugie zdjęcie pokazuje nam już samego Beetlejuice, czyli Michaela Keatona. No i tutaj już wraca wszystko co ikoniczne, czyli pasiasty czarno-biały garnitur, rozczochrane zielonkawe włosy, ten upiorny makijaż i zęby, które no, powinny już dawno wypaść. Michael Keaton jest nadal w formie. Niedawno mówiłem Wam, że Michael Keaton mówił w wywiadzie o tym filmie, że będzie to wizualnie przepiękny film. No i po tych zdjęciach, no tak naprawdę nie możemy powiedzieć nic na ten temat, no ale wygląda na to, że będzie tutaj zabawa kolorami, zabawa konwencją i tak dalej, no to jest w końcu Tim Burton, także on robi naprawdę fajne filmy. Jakiś czas temu główne zdjęcia dobiegły końca, czyli dzień zero już nastąpił. Film ma premierę we wrześniu, tak więc niedługo powinniśmy zobaczyć zwiastun. Myślę, że gdzieś tak w kwietniu najpóźniej ten zwiastun powinien gdzieś tam zostać opublikowany. No i teraz tak, Tim Burton w tym wywiadzie dla Entertainment Weekly powiedział, że w drugiej części chce wrócić do podstaw. Co to znaczy? Powiedział, że Beetlejuice powinien powrócić do podstaw. Ręcznie robiona jakość. Dało mi to od nowa jakby energię, aby tworzyć filmy, czy tworzyć akurat konkretnie ten film. Chodzi tutaj po prostu o animację poklatkową, która była wykorzystywana w pierwszej części, no i w wielu innych filmach Tima Burtona. Dlatego ja się mega cieszę. Czekam na zwiastun. No i wiecie na co nie muszę czekać? Na zwiastun do nowego filmu z serii Obcy, ponieważ ten zadebiutował ubiegłej nocy. Obcy Romulus, bo tak nazywa się nowy film w tej franczyzie, właśnie otrzymał teaser, no i pokazuje nam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim reżyserem jest Fede Alvarez. Jego możecie kojarzyć z takich filmów jak Nie oddychaj czy Martwe zło z 2013. Tak więc to już może nam wskazywać, że film będzie bardzo mocno nastawiony na klimat horroru, co zresztą zostało powiedziane w jednym z wywiadów. Po drugie, film będzie osadzony między wydarzeniami z pierwszej i drugiej części. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ pierwsza i druga część przez większość, zdecydowaną większość fanów tej franczyzy uważane są za najlepsze filmy i jedyne, jakie tak naprawdę się liczą. No bo teraz zobaczcie na wyniki Rotten Tomatoes całej franczyzy. Pierwsze dwa filmy trzymają bardzo wysoki, wręcz niesłychanie wysoki poziom, no i dalej jest już tylko gorzej. No tutaj broni się Prometeusz i Alien Covenant. No ale wiadomość o tym, że będzie to film ustawiony między pierwszą a drugą częścią, daje nam jakieś nadzieje. Dodatkowo Alvarez w wywiadzie dla Hollywood Reporter powiedział, że film został nagrany dla dwóch jakby rodzajów odbiorców. Dla nowych widzów i dla tych, którzy znają się z tą franczyzą od lat. Powiedział, że jeżeli nie oglądaliście filmów o Obcym, no to będziemy mieli naprawdę świetną zabawę, świetną rozrywkę i będzie to film, który naprawdę nam się spodoba.
Z drugiej strony film jest nagrany tak, że jeżeli znasz tą franczyzę, no to będziesz kojarzył aktorów, to znaczy nie aktorów, będziesz kojarzył na przykład lokacje, bronie, ksenomorfy, różne historie, nawiązania, easter eggi itd., itd. Alvarez powiedział, że ty będziesz tym wkurzającym gościem w kinie, który do znajomego cały czas szturcha i mówi: ej, ej, ja wiem, skąd to się wzięło, ja wiem, co oni mówią, ja wiem o tym i o tym i o tym. Tak więc, no powiem wam tak, no czeka nas naprawdę jazda bez trzymanki. Wierzę w ten film, wierzę, że to będzie odświeżenie serii. No i czekam, 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 czekam. A ty? Daj mi znać.